Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzja kolejnego akcesorium do HTC One oczywiście. Jest to Spigen SGP Ultra Fine Air w wersji kolorystycznej Soft Clear. Jest jeszcze wersja Ultra Crystal chyba, czy nie, przepraszam, Crystal Clear jest. To jest druga wersja. I ona różni się tym po prostu, że tył ma taki sam jak wnętrze, czyli po prostu takie śliskie i przejrzyste. Natomiast wersja, którą ja zakupiłem, czyli Soft Clear, różni się tym, że po prostu z zewnątrz pokryta jest, no jest matowa po prostu, nie jest w pełni przejrzysta, ale za to zapewnia pewniejszy chwyt i już mamy pewność, że nam się urządzenie nie wyślizgnie, czego nie możemy powiedzieć przy takiej śliskiej wersji. No jest to oczywiście jaka standardowa nakładka plastikowa. Zobaczmy, co dostajemy w zestawie. Czyli tutaj oczywiście jakieś papierki, paragonik to już od sklepu się dostaje, jakieś tutaj mamy uloteczkę, co możemy jeszcze kupić. Generalnie dziwi mnie, dlaczego dodają ulotkę o Samsungach i o iPhone'ach. No ale dobra. No i tutaj była jeszcze w tym folia, dosyć znana folia Spigena, czyli Ultra Crystal Clear, którą mam teraz naklejoną na ekranie, dlatego jej tu nie ma. Więc to sobie szybko złożę, żeby nam nie przeszkadzało. Odłożę. No i samo etui. Oczywiście wszystkie wycięcia są w porządku, może ogólnie założymy na urządzenie tego case'a, czyli po prostu bierzemy go sobie i przyciskamy głośności najpierw, a potem zaciskamy to z drugiej strony i już znajduje się to na naszym HTC. Znów ta kamera, przepraszam. Coś ostatnio mi się to zdarza. No i dobra. No i moim zdaniem w wersji Soft Clear wygląda on dużo fajniej niż Crystal Clear. Oczywiście jest ona taka w zasadzie przeźroczysta i fajnie właśnie widać ten cały tył. Oczywiście wszystkie wycięcia są bardzo ładnie dopasowane jak na aparat. Tutaj mikrofon do tłumienia dźwięków z otoczenia na jacka. Oczywiście góra i dół, jak to zazwyczaj bywa w takich właśnie case'ach, nakładkach plastikowych, no nie jest chroniona. Jest tylko to taki wystający element, który się cofa, co fajny gadżet takim, że to się spłaszcza po prostu tutaj przy gniaździe micro USB i klawiszu power. Oczywiście tutaj wycięcie też na przycisk głośności też jest bez żadnego zarzutu. No i oczywiście na tyle mamy logo Spigena. Z kolejnych rzeczy mamy tutaj taki element wystający ponad ekran, dzięki czemu możemy spokojnie sobie położyć telefon ekranem do dołu, bez obaw, że będzie nam po prostu ekranem szorował oblat stołu czy czegoś innego. No i co tu więcej powiedzieć, no jest to dość proste etui minimalistyczne. Najbardziej bym polecił je osobom, które nie chcą utracić jakby piękna tego swojego smartfonu i chcą to pokazać, jednocześnie przy jakiejś minimalnej ochronie jego. To jest wtedy świetne rozwiązanie. No i ogólnie jest bardzo fajnie to wykonane, ale nie wiem, czy jest to warte swojej ceny, bo kosztuje to 99 zł. Ja sobie to tłumaczę, że taka cena powstała ze względu na to, że folia, czyli ta Ultra Crystal, po prostu też swoje kosztuje, że tak powiem. I po części ta cena też odgrywa, w cenie odgrywa też rolę właśnie ta folia, nie tylko case. Ale mimo wszystko, tak reasumując, to za jedną folię 15 zł, tak, no to jest dalej dużo za tego case'a. Więc nie wiem, czy on jest naprawdę wart. Niemniej jednak jest naprawdę bardzo fajnym pokrowcem. Jeśli Wam się spodobał, to na pewno warto to kupić. Oczywiście tutaj na rogi też są taka ochrona jakby zachodzi, więc na rogach też nic się nie powinno dziać przy upadku. Więc dzięki za obejrzenie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz łapkę w górę. Ja się z Wami teraz żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.